Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o wyborach, które odbyły się za naszą wschodnią granicą, aczkolwiek być może zawadzimy też o temat wyborów, które odbyły się też u naszych zachodnich sąsiadów. Tak się złożyło, że mamy dwie elekcje u naszych potężnych sąsiadów w nieodległym czasie, ale raczej skupimy się na kierunku wschodnim, bo o ile kierunek zachodni jest jakoś tam omawiany, to kierunek wschodni, jeśli już jest omawiany, to z pewnymi przekłamaniami. Moim Państwa gościem dzisiaj po raz kolejny dr Mateusz Piskorski. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry wszystkim. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo. Wszystkie dane niezbędne są w opisie. No i przechodząc jakby do meritum sprawy, odbyły się te wybory w Rosji, wybory parlamentarne i z wynikami nie ma zaskoczenia, bo wygrała partia Władimira Putina, czyli Jedna Rosja, z miażdżącą przewagą, jak to bywa przez, no już powiedziałbym, dłuższy czas. I oczywiście, jak zawsze, kiedy odbywają się wybory gdzieś na wschodzie, no to mamy do czynienia z mówieniem o wielu nieprawidłowościach, fałszerstwach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no tu nasuwa się pytanie, jak to jest rzeczywiście, bo strona ta rządowa w Rosji odpiera te zarzuty, pokazując, że to właśnie przedstawiciele partii tych tak zwanych liberalno-demokratycznych próbowali dokonywać fałszerstw. No bo myślę, że co do wyników, to no po prostu sytuacja polityczna jakby się nie zmieni w Rosji, natomiast jest istotnym czynnikiem jakby to, co się będzie działo na zewnątrz. Znaczy, ja bym powiedział, że przede wszystkim, jak już zauważyłeś, wybory parlamentarne w Rosji, wybory do Dumy, nie są być może na tyle istotnym wydarzeniem z punktu widzenia samego rosyjskiego systemu politycznego. One są bardziej sondażem, to znaczy sondażem poparcia dla władz, sondażem poparcia dla władz realnych, a władza realna w Rosji, to jak wiemy, prezydent, głowa tego państwa, również wybierany w wyborach bezpośrednich. I te wybory tegoroczne to również był swego rodzaju sondaż, dlatego że mamy w 2024 roku wielkie, bardzo znaczące wydarzenie dla przyszłości politycznej Rosji. Wydarzenie związane z pytaniem, na które wciąż nie znamy odpowiedzi, pytaniem, czy Władimir Putin będzie, bo takie możliwości konstytucyjne ma, kandydował na kolejną, siedmioletnią w tej chwili według konstytucji kadencję, czy też będzie starał się wyznaczyć, zarekomendować jakiegoś swojego następcę. I to jest główne dzisiaj pytanie, główna intryga, która przyciąga uwagę wszystkich na rosyjskiej scenie politycznej. Dyskusji na ten temat jest mnóstwo. Póki co chyba takiego następcy Władimira Putina na horyzoncie nie widać. No a te wybory wskazały na to, że tak naprawdę no faktycznie ani po stronie szeroko rozumianej opozycji, tej systemowej, parlamentarnej, ani po stronie partii rządzącej, czyli Jednej Rosji, o której wspomniałeś, też takich postaci mających wystarczający autorytet, wystarczające poparcie i rozpoznawalność, chyba na obecny moment nie ma. Chociaż jeśli chodzi o partię Jedna Rosja, partię, która zdobyła większość konstytucyjną po raz kolejny w rosyjskiej Dumie, no to zaznaczyć trzeba, że ten jej wynik, dobry wynik, spowodowany był między innymi
obecnością pięciu bardzo rozpoznawalnych twarzy, pięciu polityków będących lokomotywami wyborczymi jej kampanii. W Polsce znani są tylko niektórzy z nich, a tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na po pierwsze Siergieja Szojgu, ministra obrony Federacji Rosyjskiej, którego sondaże plasują jako no, bardzo często drugą po Władimirze Putinie najpopularniejszą postać, cieszącą się największym poparciem postać w polityce rosyjskiej. Był tam też na tej liście lokomotyw wyborczych znany nam znakomicie Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych od wielu lat rosyjski i też postać jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Rosji. No, ale były też postaci nowe, to znaczy z jednej strony doktor Procenko, jeden z lekarzy, którzy w okresie tym pandemicznym byli twarzami walki z pandemią w Rosji. Była też dość młoda, stosunkowo jeszcze młoda Anna Kuzniecowa, która do tej pory była rzecznikiem praw dziecka w Rosji, a teraz obejmie mandat parlamentarzystki. Więc mieliśmy tam dość ciekawą, sprawnie przeprowadzoną kampanię wyborczą, której kluczową rolę odgrywały właśnie te lokomotywy, czyli te postacie, które nie do końca były kojarzone do tej pory z partią Jedna Rosja, bo może powiedzmy teraz o tym, kogo i co schowała Jedna Rosja podczas tej kampanii. Otóż formalnie rzecz biorąc powiedziałeś, że partia jest partią Władimira Putina, ale Władimir Putin nie jest jej członkiem, znaczy jest kimś w rodzaju honorowego członka, tak to byśmy mogli określić. Natomiast oficjalnie przewodniczącym tej partii, partii Jedna Rosja, jest Dmitrij Miedwiediew, były prezydent, były premier. Osoba kojarzona z kręgami liberalnymi i co za tym idzie, ciesząca się raczej złą opinią w społeczeństwie rosyjskim. Więc tak jak u nas PiS chowa Jarosława Kaczyńskiego na czas kampanii, tak w Rosji schowano Dmitrija Miedwiediewa na czas kampanii wyborczej Jednej Rosji. Być może stąd ten stosunkowo dobry, wbrew oczekiwaniom, pomimo różnych kryzysowych zjawisk w gospodarce rosyjskiej, wynik Jednej Rosji. I to wynik uzyskany, podkreślam, dzięki tym lokomotywom, a nie dzięki jakimś ważnym, znaczącym, mającym poparcie politykom Jednej Rosji w terenie, bo no Jedna Rosja boryka się ze swoimi problemami, jak każda partia władzy. Ja myślę, że część naszych widzów oglądała znakomity film sprzed kilku lat w reżyserii, film fabularny w reżyserii Andrzeja Zwiagincewa pod tytułem Lewiatan, który pokazywał funkcjonowanie i poziom skorumpowania dygnitarzy Jednej Rosji w rosyjskim terenie, na rosyjskiej prowincji. Niestety ta partia tak się często kojarzy w różnych regionach w Federacji Rosyjskiej, z nie ma najlepszych notowań i jeszcze raz podkreślam, gdyby nie te twarze Szojgu, Ławrow, to prawdopodobnie ten wynik byłby znacznie słabszy. Co do wyniku drugiej partii w tym wyścigu wyborczym, czyli tam około 19-procentowego wyniku Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, no to jest tylko potwierdzenie tego, że w Federacji Rosyjskiej mamy do czynienia z sytuacją, w której trwale drugą siłą opozycyjną są właśnie tamtejsi komuniści. Tylko uwaga, to nie są komuniści tacy, z jakimi mamy do czynienia, czy lewacy, czy skrajni lewicowcy, z jakimi mamy do czynienia w Europie Zachodniej. To jest partia pod względem obyczajowym dość konserwatywna. To jest partia nie zakładająca jakichś rewolucyjnych przekształceń własnościowych, poza tym, że ona chce odebrać majątek zagrabiony w okresie jelcynowskim przez oligarchów, ale ona absolutnie nic nie mówi o zniesieniu własności prywatnej, na przykład tej małej, średniej własności prywatnej posiadanej przez Rosjan. No i wreszcie to jest partia, która bazuje na pewnym sentymencie radzieckim, to znaczy na tym, że bardzo wielu Rosjan, szczególnie tych starszych wiekiem, dużym sentymentem darzy okres radziecki z przyczyn oczywistych. No, nie oszukujmy się, wówczas mieli imperium, teraz tego imperium nie mają, czy dopiero je odbudowują w jakimś stopniu na tym poziomie regionalnym, wtedy mieli światowe, wtedy mieli pewne osiągnięcia, niestety okres jelcynowski zdemolował wszystko to, co osiągali przez te kilkadziesiąt lat takich czy innych funkcjonowania Związku Radzieckiego. Więc ten sentyment radziecki tam funkcjonuje i nawet postać, co dla nas może się wydawać szokujące, ale nawet postać Józefa Stalina, to jest też postać inaczej całkowicie odbierana przez elektorat rosyjski, niż jest odbierana w Polsce ze względów historycznych.
Ja przepraszam, tak dopytam, bo spojrzałem na mapkę też z wynikami właśnie a propos komunistów, bo komuniści wygrali właśnie w takich rejonach, które są dla nas pewnie nieznane, jak w Jakucji, w kraju chabarowskim. Czy to jest właśnie tylko te przyczyny, które wymieniłeś przed chwilą, że taki wynik tam zanotowali, czy jeszcze jakieś są specjalne uwarunkowania tam na Dalekim Wschodzie, że tam wygrywają komuniści? Rosyjskie władze od kilkunastu lat mozolnie realizują politykę rozwoju i powiedzmy pewnego wyrównania szans pomiędzy mieszkańcami tej europejskiej części, a części dalekowschodniej, ale też syberyjskiej, wschodniosyberyjskiej. Ale no, oczywiście te dysproporcje w dalszym ciągu funkcjonują, są ogromne dysproporcje. I naturalnie w czasach tej jelcynowskiej smuty szczególnie ucierpiały właśnie te oddalone od części europejskiej Rosji regiony. Nie zmieniły tego takie fakty jak powołanie specjalnego ministerstwa, które teraz funkcjonuje, Ministerstwo do Spraw Dalekiego Wschodu jest przecież w rządzie rosyjskim. Nie zmieniły tego również dotacje i programy, nie zmieniły tego również takie pomysły jak przesiedlanie ludzi, czy stymulowanie ich finansowe, oczywiście nie przymusowe przesiedlanie, tylko wypłacanie ludziom określonej kwoty po to, żeby zagospodarowali się i zorganizowali sobie życie tam, w tych regionach Dalekiego Wschodu i Syberii, więc ta sytuacja tam jest zdecydowanie gorsza ekonomicznie, gospodarczo. Więc siłą rzeczy rzeczywiście wiele osób mówi o tym, że mamy do czynienia z formowaniem się tak zwanej Czerwonej Syberii i Czerwonego Dalekiego Wschodu, biorąc pod uwagę właśnie poparcie dla Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej w tych regionach. Czy faktycznie tak jest? Faktycznie tak jest i to wynika z tych okoliczności społecznych, gospodarczych, które tam w dalszym ciągu funkcjonują i też z tego, że ludzie tam mają zdecydowanie większy sentyment do tych czasów radzieckich, o czym już mówiłem, że on jest w całej Rosji, ale tam on jest jeszcze większy niż w części zachodniej, w części Europejskiej Federacji Rosyjskiej. No i nie przeszkadza, jak się okazuje, tym ludziom, którzy tam głosują na Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej, że tą partię, to ugrupowanie jakiś czas temu już wskazywano właściwie na powolne schodzenie ze sceny politycznej. I to nie tyle ze względu na to, że wymiera elektorat, nie tyle ze względu na to, że powiedzmy przekaz jej może wydawać się mniej atrakcyjny niż przekaz innych ugrupowań, ale między innymi z uwagi na to, że na czele tego ugrupowania stoi niezmiennie od roku 1993 Gennadij Zjuganow. Gennadij Zjuganow, który no, jest już, zdaje się, 75 czy 76, nie pamiętam, latkiem, więc jest to już polityk w określonym zaawansowaniu wiekowym, pewnie już nie tak sprawny jak niegdyś, co nie zmienia faktu, że w szeregach KPRF trudno jest szukać jakichś ludzi, którzy mogliby go zastąpić. Podobnie jak, bo tutaj mówiłeś o kraju chabarowskim, więc przejdźmy do trzeciej siły w rosyjskiej Dumie, która no, w dalszym ciągu ten status trzeciej siły ledwo, ale zachowała, mianowicie do Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Władimira Żyrinowskiego. Ja przypomnę, że w latach 90. Władimir Żyrinowski był przez niektóre środowiska w Polsce fetowany jako nacjonalista, że niektórzy ówcześni polscy narodowcy, tacy, którzy dzisiaj nie do końca byśmy uznali za narodowców, ale tacy jak Janusz Bryczkowski z Polskiego Frontu Narodowego zapraszali Władimira Żyrinowskiego do Polski. A tak naprawdę Władimir Żyrinowski ani nie ma nic wspólnego z liberalną demokracją, która dźwięczy w nazwie jego partii, ale nie ma też nic wspólnego z nacjonalizmem jako takim. To jest no, klasyczny hepener polityczny, tak bym to określił. To są ludzie bez jakiegokolwiek programu i to jest też przedsięwzięcie biznesowe samego Władimira Żyrinowskiego, który, no, że tak powiem, znamy tą praktykę również z Polski, sprzedaje miejsce na swoich listach różnym ludziom, którzy chcieliby znaleźć się w parlamencie. Tak to wygląda, tak funkcjonuje LDPR w tym systemie rosyjskim. Władimir Żyrinowski też jest już 70-parolatkiem, ale w dalszym ciągu śmieszy, w dalszym ciągu przyciąga, w dalszym ciągu potrafi w żywiołowy sposób występować w różnego rodzaju programach. Czasami jest to takie
niemalże kabaretowe te jego wystąpienia, no ale jest jakaś część elektoratu rosyjskiego, której to się podoba, do której to apeluje skutecznie. I stąd mamy Żyrinowskiego, który przetrwał, mimo osłabienia przetrwał. Dlaczego ja mówię o Chabarowsku? Bo taką drugą postacią w partii Żyrinowskiego był Siergiej Furgal, gubernator obwodu, kraju, przepraszam, Chabarowskiego, o którym wspomniałeś, który w ubiegłym roku został zatrzymany, aresztowany pod zarzutem tego, że w latach burzliwych 90. na początku 2000. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prawdopodobnie również w jakimś porwaniu i zabójstwie lokalnego przedsiębiorcy właśnie na Dalekim Wschodzie Rosyjskim. No i wynik z tego ogromny skandal. Dlaczego? Dlatego, że Furgal był właściwie drugą najbardziej rozpoznawalną w partii postacią po samym Władimirze Żyrinowskim. I stąd no, był to dość mocny cios w samo ugrupowanie. Na mocy takiego porozumienia z Kremlem do Chabarowska został wysłany, aby zastąpić Furgala, aresztowanego Furgala, niejaki Dziegtiariew, inny polityk partii Żyrinowskiego, który zajął jego miejsce i stał się pełniącym obowiązki gubernatora. No ale jednak no, okazało się, że tak, z jednej strony mieliśmy duże społeczne poparcie dla tego Furgala, o którym wspomniałem, a z drugiej strony LDPR i Żyrinowski, zdaniem mieszkańców Chabarowska, niezbyt wyraźnie broniły Furgala, bo część ludzi w Rosji, część zwolenników Furgala myśli o tym, że jest to człowiek represjonowany z przyczyn politycznych, że jego popularność wzrosła i że cała ta sprawa, całe te zarzuty bardzo poważne wobec jego przeszłości są po prostu szyte grubymi nićmi. O tego oczywiście nie wiemy, ale tak czy inaczej no, zachowanie LDPR w obliczu tego kryzysu było dość nieporadne, jak się okazuje. Zostało ocenione tak, a nie inaczej przez wyborców. Dlatego w Chabarowsku, gdzie tradycyjnie za czasów jeszcze właśnie wspomnianego gubernatora Siergieja Furgala wygrywała partia Żyrinowskiego, tym razem wygrali komuniści, co zresztą, no my zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że w Federacji Rosyjskiej jest 80 kilka bardzo różnych podmiotów. Każdym z nich są lokalne układy, lokalne gry elit politycznych, lokalne rywalizacje, więc jak gdyby te wybory, gdybyśmy chcieli rzeczywiście przeanalizować, to trzeba było chyba też analizować pod kątem właśnie tych regionalnych i lokalnych rozkładów sił, jakie tam panują. Od tego zależy bardzo wiele, tym bardziej, że ja przypomnę, że system wyborczy Federacji Rosyjskiej jest systemem mieszanym. Mamy 450 deputowanych do Dumy, 225 jest wybierana w ramach ordynacji proporcjonalnej, a 225 w ramach okręgów jednomandatowych. I to nam jeszcze też no, w jakiś sposób zmienia obraz całości. Na przykład są w Dumie reprezentowane partie, takie jak Platforma Obywatelska, notabene tylko że rosyjska, która uzyskała jednoosobową reprezentację, takie jak Ojczyzna, czyli Rodzina, która też ma jednoosobową reprezentację w tej nowo wybranej Dumie. No ale idźmy dalej. Mnie osobiście, ja tego nie ukrywam, najbardziej interesowały losy, jak się okazuje, czwartej siły politycznej w rosyjskiej Dumie, a mianowicie takiego sojuszu, który powstał kilka miesięcy przed wyborami. Ten sojusz to sojusz z jednej strony partii Sprawiedliwa Rosja, Siergieja Mironowa, partii no już tak też zasiedziałej w parlamencie rosyjskim, może niezbyt twórczej i nowatorskiej. Z drugiej strony do tej partii przystąpiła partia Patrioci Rosji, taka lewica narodowa tamtejsza. No i najbardziej interesujący dla mnie wątek, otóż w tej koalicji, w tym bloku było ugrupowanie Za Prawdę, zarejestrowane, utworzone przez znanego rosyjskiego pisarza Zachara Prilepina. Nie tylko pisarza, ale też i ochotnika, który walczył w Donbasie, który wcześniej służył jako żołnierz rosyjski w Czeczenii. Bardzo ciekawej postaci, polecam jego książki, część z nich ukazała się w języku polskim. Polecam też, jeśli pozwolisz na taką reklamę, i materiały na jego temat, a także długi, obszerny wywiad, który z nim przeprowadziłem, który opublikowany został na łamach Myśli Polskiej, dostępny jest na naszym portalu. I ta postać była dla mnie no, takim najbardziej jasnym w sensie intelektualnym, w sensie programowym, w sensie politycznym punktem całej tej kampanii. Zachar Prilepin miał sprawić, że Sprawiedliwa Rosja mogła wyjść na
drugie miejsce, czyli zdecydowanie wyprzedzić mającą te swoje wewnętrzne problemy LDPR, a nawet ścigać się z komunistami. To się wprawdzie nie udało, a to się nie udało w moim przekonaniu, dlatego że Prylepin sam jest uznawany za takiego antysystemowca trochę, ale no z drugiej strony gdzieś na tych listach tego wspólnego bloku byli politycy już dosyć skrajni, czyli ci reprezentujący Partię Sprawiedliwa Rosja, którzy już tych tłumów za sobą nie pociągali, w szczególności w regionach. Ludzie Prylepina, czyli ta świeża krew w rosyjskiej polityce, zrobili całkiem niezłe wyniki, w tym pozwolili temu ugrupowaniu na zdobycie większej liczby mandatów w okręgach jednomandatowych, niż udało się to Żyrinowskiemu, pomimo ogólnie większego poparcia dla partii Żyrinowskiego. No i wreszcie mamy pewne nowum. Od 2003 roku w parlamencie rosyjskim, w Dumie, mieliśmy do czynienia z istnieniem frakcji, istnieniem klubów parlamentarnych, nie mówię tu o pojedynczych posłach, wyłącznie czterech ugrupowań, czyli jak już mówiliśmy, Jedna Rosja, KPRF Ziuganowa, LDPR Żyrinowskiego i Sprawiedliwa Rosja. W tym roku 5-procentowy próg wyborczy w ramach ordynacji proporcjonalnej przekroczyła partia założona zaledwie rok przed wyborami, która nazywa się Nowi Ludzie, też znamienna nazwa. No i jest to co? Jest to formacja o charakterze z jednej strony regionalistycznym, czyli opowiadająca się za większą samodzielnością regionów, decentralizacją w ramach Federacji Rosyjskiej, a z drugiej no, zbierającą ten elektorat liberalny. Czy to jest taki, powiedzmy, prawicowy, prosamorządowy, federalistyczny liberalizm reprezentowany przez to ugrupowanie. A między innymi rewelacyjny wynik uzyskała Sardana Avksentieva, która była przez ostatnie lata merem Jakucka, stolicy Jakucji, też daleko wschodniej. Więc zaskakująco dobry wynik, jak się okazuje, no i mamy znów, no, możemy powiedzieć, po wielu, wielu latach, prawie po 20 latach, powrót liberałów, taki czynnik liberałów do rosyjskiej Dumy. To dobrze, że oni są reprezentowani na tym poziomie, bo ci, którzy próbowali mówić o tym, przedstawiać się, prezentować się jako wyraz właśnie tej liberalnej części rosyjskiego społeczeństwa, wyraziciele opinii tej liberalnej części, no niestety bardzo często byli powiązani w taki czy inny sposób z ośrodkami zewnętrznymi, co oczywiście było niekorzystne dla samej Rosji. Mówię tutaj chociażby o gwieździe lat 90. rosyjskiej polityki, czyli Grigoriju Jawlińskim, który założył partię Jabłoko, teraz też startującą w wyborach, ale osiągającą wyniki na poziomie około 1%, pomimo tego, że jak się okazało, to już ciekawostka, to właśnie przedstawiciele tego liberalnego, prozachodniego ugrupowania szkolili się i próbowali dokonywać jak największej liczby fałszerstw w komisjach wyborczych. No, takie dosyć prymitywne metody typu zbieranie kart do głosowania, wypełnianie ich samemu, pokupieniu po prostu ich od wyborców i wrzucanie od razu całego pliku tych kart. Są nagrania w internecie pokazujące, jak to wyglądało, jak to się odbywało, jak manipulowano nad wyborami. Dalej mieliśmy takie sytuacje dość ciekawe, jak to, że to ugrupowanie podjęło współpracę z takim stowarzyszeniem, niezarejestrowanym notabene stowarzyszeniem GOOS, które było wcześniej finansowane przez USAID, czyli amerykańską agendę rządową, będącą właściwie narzędziem Departamentu Stanu, ugrupowanie, które miało rzekomo monitorować te wybory tam w Rosji, a tak naprawdę, jak się okazało, nie monitorowało wyborów, tylko no, realizowało różnego rodzaju prowokacje, takie jak choćby udawanie, że przedstawiciel tego ugrupowania obecny w lokalu obwodowej Komisji Wyborczej został pobity, a tak naprawdę pomalował się po prostu jakąś farbą, później wrzucał to w mediach społecznościowych. Więc no, mnóstwo było tego rodzaju prowokacji, one miały miejsce przede wszystkim w dużych miastach, głównie w Moskwie, głównie w Petersburgu, gdzie powiedzmy ta liberalna, antysystemowa, nie mówię o nowych ludziach, ta antysystemowa część liberalnej opozycji jest silna, ma tam jakieś struktury w dalszym ciągu. Ciekawe było zachowanie Nawalnego, tej gwiazdy, aktualnej gwiazdy przebywającej w kolonii karnej w Rosji, uznawanej przez Zachód, w tym w Polsce, przez wielu za więźnia politycznego. Otóż Nawalny nawoływał do stosowania tak zwanego umnego głosowania, czyli sprytnego, mądrego głosowania, i to miało polegać na tym, żeby popierać, głosować na kandydatów spoza jednej Rosji, wszędzie tam, gdzie
znaczy na tych, którzy mają największą szansę w okręgach jednomandatowych, przede wszystkim wygrać z kandydatem partii rządzącej. Do czego to doprowadziło? Do paradoksu. Mianowicie apel Nawalnego i zastosowanie tego systemu, tego modelu, który on zaproponował, doprowadziło do tego znakomitego wyniku komunistów. Bo w większości przypadków wyborcy czy też lokalni koordynatorzy Nawalnego zdawali sobie sprawę, że jedynym kontrkandydatem mogącym zagrozić jednej Rosji jest właśnie kandydat komunizmu. Więc Ziuganow powinien dziękować Nawalnemu tak naprawdę, chociaż to paradoks, że ten prozachodni, tak przedstawiany przynajmniej, Aleksiej Nawalny doprowadził do znakomitego rezultatu partii proradzieckiej, bynajmniej nie zachodniej i sentymentalnej wobec Związku Radzieckiego, czyli Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, która krytykuje aktualną politykę władz rosyjskich wobec Zachodu jako zbyt miękką, jako zbyt liberalną. Więc to są... To już chyba się zdarzało w przeszłości takie, może nie nawoływanie opozycji, ale powiedzmy gdzieś tak od dołu to wychodziło, że właśnie głosowanie na czerwonych przeciwko Putinowi. To mi się zdaje, że już w poprzednich wyborach takie rzeczy się zdarzały. Tak, i teraz też jest pewna gra wewnętrzna w Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Otóż wiemy, że KPRF próbowała zorganizować różnego rodzaju protesty, marsze przeciwko manipulacjom i fałszerstwom wyborczym, nie uznając części wyników z okręgów tych jednomandatowych. I tutaj kluczową rolę odgrywała taka postać jak Walerii Raszkin, jeden z dość znanych polityków KPRF, będący w opozycji jednak wobec szefa partii Ziuganowa, bo ta partia też ma wiele skrzydeł i nurtów wewnętrznych. I to jest, powiedzmy, to skrzydło takie antysystemowe trochę wewnątrz KPRF, które gotowe jest stanąć w jednym szeregu z nawalnistami, z tą opozycją liberalną prozachodnią, byleby tylko skutecznie i głośno i mocno walić, że tak powiem, system samego Władimira Putina i system przez niego stworzony. Ale na ten moment widzimy, że Ziuganowowi udaje się może nie do końca pacyfikować te nurty radykalne wewnątrz własnej partii, ale przynajmniej jakoś kierować je na boczne tory. Więc to nie jest główny nurt w KPRF, a to, o czym wspomniałeś, to owszem, no, jest duża tradycja takich szerokich sojuszy. Otóż to jest w ogóle pytanie generalne o pewne mechanizmy działania w polityce. Bo ja przypomnę tylko, że ten Zachar Prilepin, o którym dzisiaj mówiliśmy, wywodzi się z partii bardzo kontrowersyjnej niegdyś, założonej też przez bardzo znanego pisarza rosyjskiego, żyjącego na emigracji wcześniej, a mianowicie Partii Narodowo-Bolszewickiej Edwarda Limonowa. Limonow zmarł w ubiegłym roku, więc no, ta partia już nie funkcjonuje. Natomiast pod koniec życia Limonow, chociaż był narodowym bolszewikiem, jak wskazywała nazwa jego ugrupowania, radykałem antyzachodnim bardzo mocno, no to jednak ramię w ramię brał udział w protestach różnego rodzaju tej antysystemowej, liberalnej opozycji w Rosji przeciwko Władimirowi Putinowi. Więc tutaj ta tradycja jakby jest dość szeroka. Zresztą co tu dużo mówić, no możemy i bliżej takie przykłady znaleźć. Musimy europejskim operować, to jest trochę podobne do tego, co robi Jobbik na Węgrzech, dołączając do liberalnej, a nawet tej socjaldemokratycznej opozycji przeciwko Orbanowi. No to zdarza się w całym szeregu różnych systemów partyjnych, że nawet ci najwięksi radykałowie, powiedzmy antyliberalni, antyzachodni, no, nawiązują pewne egzotyczne sojusze w obliczu zagrożenia, za które uznają kogoś, kto aktualnie sprawuje władzę i ma silną pozycję. Więc wydawać by się mogło, że w tym systemie rosyjskim w najbliższych latach zapanuje pewna stabilność, ale no po pierwsze stoimy teraz przed dużym pytaniem znaczącym o to, co się wydarzy właśnie w KPRF, na ile Ziuganowowi wystarczy sił, żeby pozostawać taką opozycją konstruktywną, czy jak mówią krytycy systemową, a na ile partia będzie dryfowała gdzieś tam w kierunku radykalnego antyputinizmu, tego nie wiemy. Drugie pytanie jest też takie o to, czy, a tak mówi Zachar Prilepin, zaraz jeszcze powiem jedną ciekawostkę, ale Zachar Prilepin nawołuje do tego, żeby zjednoczyć
połączyć siły tego jego bloku, czyli Sprawiedliwej Rosji, Patriotów Rosji i właśnie jego ugrupowania Za Prawdę z KPRF, przynajmniej w Dumie, to wtedy byśmy mieli faktycznie potężną opozycję, chociaż i tak większość konstytucyjną, jak już mówiliśmy, ma jedna Rosja. Co do Prilepina, to jako ciekawostkę opowiem, u nas się takie sytuacje chyba rzadko zdarzają, gdybyśmy porównali do polskiej polityki, że Zachar Prilepin jest, jak już mówiłem, pisarzem, bardzo utalentowanym też publicystą i Zachar Prilepin kilka dni po uzyskaniu mandatu do Dumy Państwowej z tego mandatu zrezygnował. Już zapowiedział, że tego mandatu nie przyjmie, już tego mandatu nie przyjął. Dlaczego? No, że ze świecą by szukać takich wypowiedzi wśród polskich polityków, ale on stwierdził, że na listach wyborczych są lepsi od niego, którzy w zakresie prac ustawodawczych, w zakresie takiej pracy parlamentarnej, żmudnej, lepiej się do tego nadają niż on sam. Dlatego on z tego rezygnuje. No, chociaż wróble teraz mu ćwiekają w Moskwie, że Prilepin wszedł do tak zwanego zasobu kadrowego Kremla i że być może niedługo zobaczymy tego pisarza w całkiem nieoczekiwanej roli gdzieś wysoko na firmamencie politycznym Rosji, jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, a niektórzy nawet prorokują, że Zachar Prilepin ma potencjał, aby kiedyś brać udział w wyborach prezydenckich. No ale to śpiew przyszłości, rok 2024 będzie kluczowy, a teraz pozostaje nam obserwować te trendy na rosyjskiej scenie politycznej. No i przede wszystkim patrzeć na te wybory, to co się wydarzyło w sposób obiektywny, w sposób nienacechowany tym poziomem absurdu, który przebijał z wypowiedzi niektórych polskich polityków oceniających rosyjskie wybory. Ja ze zdziwieniem się zapoznałem ze stanowiskiem polskiego MSZ, podpisanym przez nowego rzecznika MSZ-u, w którym mowa jest po pierwsze o tym, że właściwie polskie MSZ twierdzi, że lepiej wie, jakie są preferencje polityczne Rosjan, tak można z tego wnioskować, że Rosjanie nie mogli oddać głosu zgodnie ze swoimi preferencjami. Takie tam sformułowanie pada. No i absurd, prawda? Czy ludzie z Warszawy wiedzą lepiej, jakie są preferencje obywateli rosyjskich. Drugi element jest taki, że oczywiście skrytykowano to, że jakim prawem mogli niby głosować ludzie na Krymie i na Donbasie. To jest kolejny absurd polskiego stanowiska, no bo chwileczkę, polscy obywatele, gdziekolwiek by się nie znajdowali, też mają prawo głosować, prawda? Więc uznanie prawa do głosowania, do udziału w wyborach obywateli Federacji Rosyjskiej, niezależnie od tego, czy uznajemy Krym za rosyjski czy ukraiński, to nie ma tu znaczenia, jest czymś no jakby elementarnym. No oni po prostu głosowali dlatego, nie dlatego, że Rosja weszła na Krym, że Rosja przyłączyła Krym, tylko że wzięli paszporty rosyjskie. Nie wszyscy wzięli paszporty rosyjskie, ale ci, którzy wzięli, są obywatelami Rosji, mają do tego prawo. Tak samo na Donbasie ludzie głosowali, ci, którzy mają obywatelstwo, prawa wyborcze, tym samym rosyjskie. Więc polskie MSZ raczej nie powinien się wtrącać do tego, w jaki sposób ludzie mający w kieszeni rosyjskie paszporty głosują, gdzie głosują, jak korzystają z tego swojego elementarnego przecież prawa obywatelskiego, prawa wyborczego. Ale to już przywykliśmy do takiej retoryki ze strony władz polskich. Po raz kolejny się potwierdza po prostu to, że no, mimo że nie widzieli, nie wiedzą, no to mają z góry określony pogląd czy zadanie, żeby wygłosić określone stanowisko. Myślę, że w Rosji nikt się już tym nie przejmuje, bo tyle razy różnego rodzaju podobne stanowiska były wydawane przez polskie MSZ, nie tylko przez polski zresztą, że mało kogo to już interesuje. No i jeszcze jest jeden taki interesujący moment w tych wyborach. Mówiłeś o obserwatorach, o fałszerstwach. Otóż jest tu u nas w Warszawie, to jest temat na odrębną dyskusję, taka instytucja, która nazywa się w języku angielskim Office of Democratic Institutions and Human Rights, czyli Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Jest to formalnie rzecz biorąc instytucja działająca pod egidą OBWE. Natomiast są duże niejasności co do schematu finansowania tej instytucji, bowiem ona jest nieco wyciągnięta spod kanonów klasycznego, trybu klasycznego finansowania organizacji międzynarodowych i gro jej budżetu to są wpłaty ze strony Stanów Zjednoczonych. Dlatego ona jest uznawana za organizację
niezbyt niezależną, tak się delikatnie wyrażę, i to nie tylko przez Rosję, ale przez cały szereg innych krajów. I ona wysyła swoich obserwatorów w różne miejsca. W tym konkretnym przypadku, chociaż dowody na brak obiektywizmu ze strony tej organizacji są dość ewidentne, Rosjanie zgodzili się na przyjazd jej obserwatorów, tylko postawili warunek, czy ustalili właściwie liczbę, że może być ich 50 w tym roku. Biuro Organizacji Demokratycznych, Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie notabene, bo tu ma u nas siedzibę ta organizacja, zażądało 500 miejsc dla obserwatorów, a 50 wysłać nie chcieli. No, gdyby wysłali tych 50, to mieliby tych 50, bo strona rosyjska wyraziła na to zgodę oficjalnie. Na 500 zgody faktycznie nie wyrażała. Natomiast w Niemczech, gdzie się teraz też odbyły wybory, ta organizacja miała bodajże 2 albo 3 obserwatorów, to tak dla porównania. Tak? Więc Rosjanie byli otwarci nawet na tych, którzy głoszą otwarcie stereotypowo krytyczne poglądy na temat wyborów systemu wyborczego Rosji, no ale chodziło po prostu ze strony ODIHR-u i tych państw, tych sił, które stoją za tą organizacją, o manewr taki PR-owy, pokazać, proszę, Rosjanie nas nie wpuszczają. Nie, Rosjanie wpuszczali, wbrew tym mitom, które niektórzy polscy politycy powtarzają. Rosjanie chcieli ich wpuścić, tylko po prostu mniejszą liczbę niż ta organizacja sobie tego życzyła. To może jeszcze jakby 2 słowa o tym, co powiedziałeś o przyszłych wyborach, o Władimirze Putinie. No Putin chyba za 3 lata, tak, jak będą te wybory prezydenckie, no będzie już miał 71 lat, to chyba jednak najwyższa pora znaleźć jakiegoś swojego następcę, bo nie będzie Putin przecież żył i rządził wiecznie i ta kolejna kadencja, to powiedzmy, nawet jeśli się na nią zdecyduje, to może być jego ostatnia. No tak by wynikało logicznie z tego. Władimir Putin urodził się w 1952 roku, więc możemy sobie wszyscy łatwo policzyć, że w roku 2024 będzie miał dopiero 72 lata. Więc skoro będzie miał dopiero 72 lata, to przypomnijmy, że aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych ma 78, prawda? Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, również jest starszy od Władimira Putina, a jak sądzę, przynajmniej sądząc po ich wyglądzie i zachowaniach, nie prowadzili tak zdrowego trybu życia jak rosyjski prezydent. No, widzimy cały czas Władimira Putina ze swoim przyjacielem Siergiejem Szojgu, co też może być pewną wskazówką dla niektórych, podróżującego i wędrującego po syberyjskiej tajdze, łowiącego ryby, wypoczywającego gdzieś tam w namiocie czy w warunkach, no, które dla przeciętnego 70-latka no nie są warunkami naturalnymi, prawda, czy kogoś, osoby takiej w jego wieku. Raczej jest to osoba nie narzekająca na zdrowie. No ale oczywiście masz rację, że prędzej czy później ta kwestia się pojawi, ona będzie musiała być w jakiś sposób rozwiązana. To jest najpilniej strzeżona tajemnica w Rosji, w moim przekonaniu, kto mógłby być tym ewentualnym następcą Władimira Putina. I skoro to jest taka tajemnica, to albo tej tajemnicy może nie ma, bo po prostu ja się ku temu skłaniam, że na Kremlu jeszcze tego nie wiedzą, to znaczy elity rosyjskie jeszcze tego nie wiedzą. I jeszcze jeden mit chciałbym tutaj obalić, to nie Władimir Putin będzie decydował tak do końca, kto jest jego następcą. Rosjan rządzą określone elity. I ci, niektórzy są widoczni publicznie, i ci, którzy są nie do końca widoczni publicznie, jak w każdym zresztą państwie. No, więc specyfika systemu rosyjskiego nie polega na tym, jak to u nas niektórzy prymitywizują, pokazują się, starają się wszystko upraszczać, że jest jakiś car Putin, który o wszystkim decyduje. Absolutnie. Więc figura, postać przyszłego prezydenta Federacji Rosyjskiej to jest kwestia uzgodnienia wewnętrznego. Oczywiście w tych uzgodnieniach wewnętrznych będzie brał udział z całą pewnością Władimir Putin, ale czyje zdanie przeważy? Czy na przykład Władimir Putin będzie miał takiego kandydata, załóżmy Siergieja Szojgu, którego Rosjanie bardzo dobrze odbierają,
i ten kandydat przejdzie, rzeczywiście zostanie zaakceptowany w ramach takiego konsensusu przez wszystkich przedstawicieli elit, różne grupy, które w tych elitach są reprezentowane, bo przecież to nie tylko służby mundurowe, nie tylko służby właśnie, prawda, różnego rodzaju, czy tak zwani siłowicy, jak mówi się w żargonie w Rosji, ale to są również różnego rodzaju grupy biznesowe, grupy branżowe. No, cały szereg różnego rodzaju grup nacisku i środowisk, który będzie musiał wyrazić zgodę na jakąś pewnie kompromisową kandydaturę. Więc i w moim przekonaniu, w przekonaniu wielu politologów rosyjskich, najlepszym kandydatem na prezydenta w kolejnych wyborach jest, uwaga, to sensacja, Władimir Putin. To chyba najlepsza droga wyjścia z tych dylematów, które mogą, bo tak, rozwiązywanie tego typu dylematów zawsze jest, wiąże się z ryzykiem konfliktów wewnętrznych, z turbulencjami, prawda? Więc no zdecydowanie, gdyby Władimirowi Putinowi pozwoliło na to zdrowie, to ma taką możliwość konstytucyjną, bo przypomnę, doszło do nowelizacji konstytucji, tak zwanego obnulenia, czyli wyzerowania liczby kadencji, więc on ma prawo, że raz kandydował w ramach tych nowych warunków prawnych, teraz będzie miał prawo kandydować ponownie, no i zostać prezydentem Federacji Rosyjskiej. Co się wydarzy w roku 2024? Nie wiemy, ale no śledźmy to z dużą uwagą. Wrócę jeszcze do tego wątku jakichś właśnie reakcji międzynarodowych, bo to stanowisko MSZ-u jest dość, naszego MSZ-u niestety jest symptomatyczne, ale no w zasadzie Rosja to nie jest na przykład Białoruś, którą można tam ignorować i nakładać sankcje. Z Rosją jednak trzeba się liczyć, więc takiej reakcji Zachodu na dłuższą metę się nie spodziewam. Natomiast też doszło jednocześnie do wyborów w Niemczech. Dojdzie prawdopodobnie do zmiany jednak władzy w Niemczech, a Niemcy są, no jak chociażby pokazuje finalizowany właśnie projekt Nord Stream 2, dość istotnym partnerem dla Rosji. No tu mamy właśnie pewien dysonans, jak to w państwach Zachodu no, wybory mogą wywrócić pewne rzeczy, wywrócić pewien układ polityczny. I czy na przykład nowy rząd niemiecki może się inaczej zapatrywać na współpracę z Rosją, czy też będzie konstans? No, bo podejrzewałbym raczej, że nie będzie gwałtownych ruchów, bo Niemcy w przeciwieństwie do Polski są, jak to mówi Michalkiewicz, państwem poważnym. To znaczy będzie co najmniej konstans. Teraz byśmy musieli rozważyć możliwe opcje koalicyjne w Niemczech. Natomiast zwrócę tutaj, bo to jest temat na odrębną dyskusję, ale zwrócę tutaj tylko uwagę na dwa aspekty. Znaczy pierwszy jest taki, że jedynym poważnym zagrożeniem dla dalszego rozwoju stosunków rosyjsko-niemieckich była Partia Zielonych. To jest taka agenda globalistów w niemieckim systemie, ściśle związana z Bidenem, z demokratami amerykańskimi. Oczywiście głosząca różnego rodzaju chore poglądy, które doprowadziłyby do deindustrializacji Niemiec, właściwie do upadku gospodarki niemieckiej, likwidacji tamtejszego przemysłu, bo jak pisze zresztą jeden z autorów naszego tygodnika Myśl Polska, korespondent nasz z Niemiec, Tobias Naze, ci ludzie domagają się między innymi tego, żeby transport towarów w gospodarce niemieckiej powoli był przerzucany na rowery elektryczne. No to zastanówmy się, o czym oni mówią, prawda? Oni de facto mówią o likwidacji, to oczywiście opowiadają się przeciwko gazociągowi Nord Stream 2 i tak dalej, więc mówią otwarcie o tym, żeby Niemcy sprowadzić do poziomu, jaki w niektórych planach amerykańskich analityków pochodzenia żydowskiego planowano dla Niemiec, gotowano Niemcom po II wojnie światowej. Było kilka takich planów, gdzie mówiono o to, żeby to stworzyć z tego kraj rolniczy, zupełnie bez żadnego przemysłu i tak dalej. No teraz już nawet tego rolnictwa by nie było, zieloni pewnie też by się opowiadali na przykład przeciwko hodowli zwierząt jako barbarzyńskim. No mniejsza o to. W każdym razie globaliści przegrali. Niemieccy, czyli ci, którzy byli zagrożeniem dla stosunków rosyjsko-niemieckich również i w ogóle dla samych Niemiec, w moim przekonaniu. Partia Zielonych no, przegrała relatywnie, ona ma lepszy wynik niż ostatnio, ale ma 15%, a liczyli w sondażach wcześniej, mieli w sondażach 25%, natomiast
Soros i spółka, którzy stoją za tą inicjatywą polityczną, no tak naprawdę chyba postawili na złego konia, bo kandydatka tej partii na kanclerza, Annalena Baerbock, nie była w stanie wypowiedzieć nawet kilku składnych zdań w języku niemieckim, choć jest rodowitą Niemką, ale chodzi po prostu o jej poziom intelektualny. Już nie mówiąc o tym, że później się okazało, że dopuszczała się, w trakcie kampanii wyborczej okazywało się, że dopuszczała się różnego rodzaju plagiatów, no bo oczywiście nie jest też w stanie raczej napisać żadnego tekstu samodzielnie, więc to no, osoba też skompromitowana już w tej chwili. Chociaż oni jakiś tam wpływ będą mieli, bo będą musieli być członkiem koalicji. I mamy drugi element. Jeśli rząd będzie tworzył Olaf Scholz, lider wygranej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Ja tylko przypomnę, że Olaf Scholz jest w SPD, niemieckich socjaldemokratów, człowiekiem Gerharda Schrödera. Nie muszę chyba więcej mówić, bo wiemy, że Gerhard Schröder miał o stosunkach niemiecko-rosyjskich określone zdanie, opowiadał się wręcz za strategicznym sojuszem tych dwóch krajów. Jeśli Olaf Scholz, a możemy przypuszczać, że tak będzie, będzie kontynuował jego politykę, to w Moskwie nikt nie ma się czegokolwiek obawiać, nie musi się czegokolwiek obawiać. Wręcz dojdzie do zbliżenia. Jeśli jakimś cudem kanclerzem zostanie Armin Laschet, czyli kandydat delikatnie przegranej CDU, Angeli Merkel, to raczej będziemy mieli do czynienia z kontynuacją, czyli będziemy mieli albo Scholza i ocieplenie, albo Laschet'a i kontynuację Angeli Merkel, mimo wyskoków zielonych, którzy gdzieś tam w koalicji będą, ale tu zwracam uwagę jeszcze na jeden element. Otóż pomimo, że tradycyjnie w systemie niemieckim jest tak, że partia koalicyjna, mniejsza partia koalicyjna obejmuje taką ministra spraw zagranicznych i wicekanclerza w rządzie niemieckim, to nawet jeśli by zieloni objęli tą tekę, to w ostatnich latach, za czasów kanclerstwa pani Angeli Merkel, mieliśmy do czynienia, zresztą podobnie jak w Polsce, z naprawdę taką marginalizacją MSZ-u. Niemiecki Auswärtiges Amt zatrudnia dzisiaj 12 tysięcy osób, ale co z tego, jeśli większość decyzji kluczowych dla polityki zagranicznej jest podejmowana w urzędzie kanclerskim. Czyli to podobnie jak u nas z MSZ-u, to tylko że u nas z MSZ-u to przeszło do administracji prezydenta Dudy. No w Niemczech to przeszło, natomiast przynajmniej na tym poziomie strategicznym z MSZ-u, który już tam żadnych kluczowych decyzji nie podejmuje, to już nie są czasy, kiedy ministrem. Ostatnim ministrem spraw zagranicznych Niemiec, który miał coś do powiedzenia, był obecny prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. I wtedy jeszcze MSZ rzeczywiście się liczył, a teraz no, ostatni minister Heiko Maas, czy jego poprzednicy, no to są figury raczej dość bezbarwne, których nawet wiele osób nie zna, prawda? Nie kojarzy, więc to nie oni będą decydowali o polityce zagranicznej Niemiec i dlatego myślę, że w stosunkach niemiecko-rosyjskich albo będziemy mieli kontynuację, albo będziemy mieli ocieplenie. To są dwie opcje, które możemy sobie dziś wyobrazić. Rzeczywiście temat niemiecki to jest temat na osobną dyskusję, ale to już chyba powiedzieliśmy wszystko. Ta rozmowa już trwa dość długo, więc ponieważ wiem, że widzowie powyżej pewnej długości materiału się wyłączają, to myślę, że zakończymy już. Moim Państwa gościem był dr Mateusz Piskorski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępnienia tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.